Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam Was na kolejny odcinek z PlayStation 4 Industries. Tak wygląda nasze pięknie miasto, tutaj przemysł leśny, tutaj nasz przetwarzanie ryb jeszcze się powiększy w przyszłości, to dużo mogę Wam powiedzieć. No i tak, pomiędzy odcinkami, a właściwie przed chwilą, robiłem tą dzielnicę mieszkalną, bo popyt na mieszkania jest, cały czas. Więc co ja mogę robić, jak nie powiększyć tą dzielnicę, a właściwie ją prawie że skończyć, jak widzicie. Jest tutaj ta dolna część zrobiona, no i po kolei. Po pierwsze nasz tramwaj jedzie teraz tutaj dalej, tu jest podłączenie z tą drogą. No i tak, nasz przemysł połów tuńczyka jest na wysokim poziomie, ja bym powiedział. Jeszcze będę mógł go więcej nawet poławiać w przyszłości, bo w końcu te wody już się, no widzicie, jest tu niebieski, jest niebieski, więc będę mógł to jeszcze powiększyć w przyszłości. Także tutaj, tu jest jeden przystanek przydomowy, no te statki oczywiście to jest City Skylines, więc one płyną jak chcą. Dalej nasz tramwaj, jeżeli ktoś ogląda kampus, to może kojarzy, zrobimy tutaj taką jedną ze stacji tych szybkich, ponieważ one bardzo ładnie wyglądają, a tutaj nie miałem jak zrobić tego na dole, ponieważ na dole jest trolejbus z przyszłym mostem do przyszłej nowej dzielnicy. Tak, więc nasz trolejbus tutaj jadący stąd jedzie tu, tu jest takim małym, dobrym wjazdem, wiadomo po co. I oczywiście jest tutaj też go więcej, bo drugi trolejbus tutaj zawracał. Teraz tutaj podjeżdżę do naszego dworca kolejowego, gdzie obok są dwie piękne... Czy ktoś skojarzy może od czego one są? Czemu są takiego koloru? I a propos tego koloru, zapomniałem dostawić tutaj jeszcze jeden taki właśnie nasz przystanek, ten tramwajowy. Zobaczmy, gdzie się zatrzyma tramwaj. Tramwaj się zatrzymuje tu, więc proszę bardzo. Tak, dokładnie tutaj też będzie przystanek tramwajowy, on tutaj zaznaczony. Także tak jak widzicie, tutaj są ładne drzewka, no i kładki, przejście dla pieszych tutaj do trolejbusów, jakby chcieli się przesiąść, czy też sobie tutaj po prostu chodzić. A, no i tu tego nie widzicie, tu jest stacja metra schowana, tak dosyć nieźle ukryta bym to nazwał, ukryty agent. No i właśnie się zastanawiam trochę, czy ona nie jest zbyt ukryta. Bo możliwe, że po prostu do niej nie mają teraz nawet ludzie dojścia. Ale zobaczymy w przyszłości, tak? Bo ona tutaj jest faktycznie, jak widzicie, no, ukryte. To jest. I to naprawdę nieźle. Ale czy to nie jest zbyt ukryte? Bo tutaj też jest niestety możliwość, taka w City Skylines, że jeżeli się coś zbyt ładnie schowa i tak dalej, jak na przykład na załączonym obrazku, no to tutaj nic nie będzie nam chodzić. Więc nie wiem jak to jest. Dobrze, no to teraz... Dobra, to tym się zajmę za chwilę. Tylko teraz powiem, czym się zajmujemy teraz w budowie. Budową się zajmujemy tą dzielnicą, czyli ja teraz tutaj po prostu będę powiększać. To wyburzymy sobie, przebudujemy tutaj ten cały system, aby dużo pozyskiwać teraz szkła, no i oczywiście metalu, ale głównie szkła, żeby z szkłem. No to akurat problem z metalem, a tak w większości to i tak wszystko zrobię. Plus 130 tysięcy... Ojej, przepraszam. Plus 144 tysiące na godzinę, w sensie na tydzień. Nieźle jest. Lecimy. No i jesteśmy, proszę bardzo, tak, pomiędzy ostatnim nagraniem minął około tydzień, ale mniejsza z tym. Jak widzimy, proszę bardzo, mamy tutaj nasz dworzec towarowy, został tutaj poprzestawiony, no i nasza dzielnica też jest o wiele większa, tak samo więcej zarabia. Ja tam pamiętam, zrobiłem zrzut, ile zarabialiśmy wcześniej i jeszcze nie będę Wam pokazywać, ile wcześniej zarabialiśmy, bo jeszcze to nie jest koniec oczywiście,
ale już widzimy, że to więcej zarabia i dużo, dużo więcej tego wytwarza naszych surowców, co jest oczywiście dobrą rzeczą. My tutaj minimalnie jeszcze coś wydobywamy, tak? Tutaj udało mi się postawić jeszcze takich parę kopalni. Natomiast teraz się zajmiemy, bo tutaj jeszcze oczywiście jest dużo rzeczy do zdobienia, bo tutaj jeszcze jest część wydobywająca i tak dalej i na razie nie chcę się w to zagłębiać w skrócie. Mamy tutaj ten nasz dworzec. Ja jestem przekonany, że on będzie dosyć mocno używany ogólnie. Tak przynajmniej sądzę. Zwłaszcza, że to jest idealne połączenie, jeżeli chodzi o lotnisko i tego typu rzeczy. Także tak. Tutaj będą się domki budować. Tutaj jest stacja jedna taka pasażerska jeszcze została dostawiona. No i tutaj nasza kolej, nasza nowa ma stację tutaj pośrednią jeszcze, gdzie się tutaj właśnie przejeżdża. No i oczywiście tutaj jest więcej, więcej naszego szkła się wytwarza. Dużo tutaj budynków udało mi się wmontowywać, jak na przykład nasze warsztaty, które mocno podkręcają naszą produktywność i trochę helikopterów medycznych, policyjnych i gaśniczych i wszystkich, wszystkie są w ruchu, jak widzimy, także całkiem nieźle. One jak są używane, czyli nie za bardzo, ale ważne, że są, w sensie z tego co mi się wydaje, to one są podłączone do sieci, są, nie ma. To nie jest problem. Tu jest jeden zjazd do autostrady i tutaj jest jeden zjazd. To jest chwilowe, tak samo jak tutaj ta droga gruntowa, dopóki tego nie wydobędziemy. Później te budynki i to na przykład poprzestawiamy. Coś tak, to tutaj prawdopodobnie zostanie. Te dwa, no prawdopodobnie gdzieś je wyrzucimy, może nawet gdzieś tutaj na górę. Zobaczymy. Zobaczymy jak się to potoczy. Natomiast teraz sobie tutaj usypię dosyć ładną część gruntu. I powiększymy sobie o wiele więcej pieców odlotowych, bo tutaj nie wiem, czy one nie działają. Tak, to oczywiście jest wiadomo rzecz, że nie wiadomo. Tutaj jest jedno składowisko pozostałe. No i oczywiście, jak możesz myśleć, jest multum baraków do kładek gazowego, no bo to trzeba jakoś tutaj, wiadomo, żeby oni gdzieś byli. No ja się zastanawiam, to trochę nie jest zbyt dużo tych baraków, bo surowca to naszego jest niestety mało. Ale to też może być dlatego, że mamy po prostu multum miejsc, gdzie on jest importowany. Nie wiem. Tu i tu. A mało miejsc, gdzie on jest... No wiecie, jest trochę może zbyt dużo w jednym miejscu naszych tych składowisk. I ja prawdopodobnie ten wezmę na pusty. Bo jest ich, no, cztery w jednym miejscu, to mimo wszystko trochę przydużo. Jak nawet jak na taki przemysł. No ma, mniejsza z tym. Lecimy z budową tutaj dalej, na górze. I wywaliło mnie trochę. I jeżeli się dobrze... To coś tutaj fundamenty dzisiaj jeszcze postawimy, ale... Ale to jeszcze zobaczymy, tak. Kto to tam wie? Kto to tam wie? Tego, no właściwie jeszcze nikt nie wie. Lećmy dalej. No nie powiecie mi, że to nie wygląda jak jeden wielki piec. Wiem, że to może w języku polskim nie najlepiej brzmi, co nie zmienia faktu, że to naprawdę jest mega, mega wygląd, mega to wszystko. No po prostu bajka. Tutaj ten nasz mały przemysł przy tym wygląda jak jakiś pikuś przy tym, ile my tego teraz postawiliśmy. Przecież tu jest dobre parę milionów mogło nawet na to pójść. O, no i właśnie tak, w niektórych miejscach jeszcze nie ma wody, no bo to wszystko jest teraz tutaj całkowicie wedle nowych tutaj, nowych rejonach zostało to wszystko wybudowane. Tak, mamy też mega oczyszczalnię ścieków i ona jest tutaj postawiona tylko i wyłącznie z jednego powodu, ponieważ ja w przyszłości już nie chcę stawiać oczyszczalni,
A tutaj jest idealnym miejscem taki jeden wielki mega oczyszczanie. Więc póki co ja sobie pozwolę go wyłączyć. Może tyle? Nie wiem. O właśnie. Teraz widzę, co tu się stało. No ma to jednak tak to nie może wyglądać. Okej, dobra. Coś niedobrze, ale. No dobra. No niestety. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale tutaj jest droga. I ona ogólnie mnie, jej zamysł był dobry. Tylko nie pomyślałem o tym, że oni przecież zaczną z niej korzystać jego skrót, żeby omijać moje bramki. Więc to jest na minus. Dobra, zaraz wam pokażę cały ten przemysł. Spokojnie, tylko musimy teraz przestawiać to. To. I tutaj to, to dajcie chwilę. No, to także to, tak to wygląda. I tak, są tutaj dwie rzeczy, których nie dociągnąłem, to może od nich najpierw. Jest tutaj ta autostrada, no jak widzimy, ona jest niedokończona i nią się za chwilę właśnie zajmę. Ona będzie tutaj jakoś w specyficzny jeszcze sposób, zastanawia się, jak ją tutaj zrealizować, żeby, bo ona będzie tutaj połączona z tym oczywiście, węzłem całym. A, no i widzę, że tu jest jeszcze dalej to pole, co jest połączone z tym. No trudno. No trudno, tutaj też niestety nie może być połączone, bo widzimy, co się dzieje, tak? Oni korzystają z tego, zamiast jechać, bo właśnie jak się skończy zapisywać gra. Mam nadzieję, bo tak, nie wiem, czy słyszeliście, na pewno słyszeliście, PS5 się pojawia. Ja oczywiście nie kupię PS5, tak? To żeby było jasne. I po pierwsze, nawet go jeszcze nie ma, a po drugie, ono się pojawia, czyli będzie za jakiś czas. Z tego co mi się wydaje, przynajmniej pamiętam, to mają się pojawić wszystkie gry na PS4 też tam. To znaczy, że i City Skylines w teorii będzie. Ciekawe tylko, czy trzeba dodatkowo płacić za to. Jeżeli tak, to bardzo duży minus. Ale znając Sony, no to nawet nie ma co się zastanawiać, czy będą płacić, czy nie. Także tak, tu mamy nasz tunel, jeden główny tunel, on tutaj całość to obejmuje tutaj z tym jednym wyjazdem. No i później to wyjeżdża sobie przez tutaj nasz cały przemysł. No i teraz właśnie zobaczyłem, że tutaj brakuje tej drogi szerokiej. Ona tutaj o, była i będzie, żeby to po prostu lepiej tutaj rozjeżdżało. No może poza tym miejscem, bo tutaj jest to byłoby trudniejsze. Także tak to wygląda, tak samo tu możemy sobie to zrobić. One tutaj są tak pokładane do drogi, żeby się po prostu rozjeżdżali co jakiś czas, raz tak, raz tak. No i to jedzie przez tutaj nasz cały przemysł. Dalej, tu mamy jedną składowisko rudy, trochę szkła w niektórych miejscach jest pozostawiane. Najciekawiej tak wyglądają tutaj te linie kolejowe, które się tędy ciągną i przejeżdżają sobie tutaj przez te różne rejony właśnie pomiędzy tymi torowiskami. To jest naprawdę ciekawe. Tak samo jak te podjazdy, które tutaj dosyć ostro pod górę wjeżdżają, bo tutaj jest, no widać, że to jest stroma skarpa, więc to od razu też trochę nadaje tutaj temu charakterowi. Dalej, była ciekawostka, jak wyburzałem różne budynki, zauważyłem, że jak wcisnę przy wyburzaniu trójkąt i do góry, no to nagle mi się pojawiło nowe menu. Ja go musiałem przeoczyć podczas ostatniej aktualizacji i możemy wybrać, co chcemy konkretnie wyburzać. Drogi, budynki czy opuszczone budynki. To ostatnie jest najbardziej ciekawe. Pewnie można wziąć całe miasto i nagle połowa wszystkich opuszczonych budynków znika. Co jest na pewno dosyć dużym zaletą, bo to było irytujące w jednej i w drugiej. W sensie na PC i na PS4, wiadomo. Dobra, no i tak samo tutaj jest ta linia kolejowa, którą też muszę połączyć z tym. I zajmę się trochę wykończaniem jeszcze tutaj, bo to też jeszcze czeka.
No i proszę bardzo, mamy tutaj nową część jeszcze w naszym mieście. Coś taką mieszkalną, pomyślałem sobie, że a może jednak, tu by się coś takiego przydało. No i nie myliłem się. W sensie, póki co ruch jest tutaj bardzo wzmożony, a właściwie znikomy. Ale tak, puściłem tutaj dalej ten tunel, dzięki czemu w teorii niektóre autobusy czy tego typu rzeczy mogą dojechać aż tak daleko. Co sądzę, że może być co najmniej ciekawą rzeczą, tak? Myślałem, że będzie jakiś większy trochę ruch samochodowy, ale na razie go nie widzę. Więc nie będę narzekać. Dalej, czekaj, czy ty gdzieś... Nie. Widziałem już kolejne samoloty, które latają po mieście, więc takie, więc to nie był błąd. Dalej tu zrobiłem takie majstersztyk, a mianowicie wstawiłem tutaj nasz punkt poboru opłat, aby dało się wjechać do tej dzielnicy od tej strony. Ale co najważniejsze, żeby się dało na lotnisko wjechać i do tej dzielnicy, bo ona jest tutaj bardzo osamotniona. Więc dzięki temu w teorii to działa też lepiej. Tu jest autobus, jeszcze jeździ. Może jakbyśmy go w sumie przesunęli tam dalej, to on by mógł zbierać i tych ludzi. No. Także tak to wygląda. No tutaj są pociągi, też jeżdżę oczywiście pomiędzy tym wszystkim i to całkiem nieźle. Puściłem też tutaj parę nowych linii autobusowych, aby tutaj nam ogarniały całą tą dzielnicę, bo wiadomo, no jak to jest. Mamy tutaj tą autostradę zjazdy, to jest jeden z ulubionych ich wjazdów do tej dzielnicy, jak i też wjazd na tą drugą dzielnicę, czy też tym tunelem, żeby dojechać. No i jak widzimy, tutaj główny ruch ciągnie się tą ulicą, żeby dojechać do centralnej części tego wszystkiego, więc wszystkie importowane surowce tędy jadą teraz, tak bym to właściwie określił. No tutaj jest pewnego rodzaju taki mega węzeł. Czasami niektóre pojazdy, no jak ten na przykład, zawracałem tutaj nie wiadomo czemu, no ale ja nie mam jakichś co do tego wielkich problemów, a właściwie możemy nawet im to ułatwić. Bo nie ma ich dużo, a jak już się trafiają, to niech mają prościej. Więc proszę bardzo, ja mówię trochę przez nas, bo jestem zakotarzony cały czas, ale to już od prawie tygodnia, nie no, dłużej, już dłużej niż ponad tydzień. Nasze fabryki oczywiście działają jak nie działają, no i tak to mniej więcej wygląda. Ja się zajmę tutaj dokończeniem jeszcze tego rejonu, bo tak, to będzie się wydobywać jeszcze przez jakiś czas, więc ten element tutaj naszego wytwarzania szkła jest już właściwie ostatnim zakończeniem i to będziemy robić już na bieżących odcinkach. Teraz tylko przebuduję to, żeby to i było jakoś w jednym miejscu, jakieś fabryki, jeszcze może mi coś tutaj upołysać. Jakiś lekki porządek, bo na przykład tutaj mam jakieś tory się wleczą i tak dalej, no. I tu może też coś pompuję, bo tutaj też jest taka jedna ta trasa, która się po prostu non-stop korkuje. No widzimy, że oni się przecież korkują. Więc jeszcze coś z tym może zrobię. Natomiast to do naszego portu, to portem po prostu się zajmiemy w całości. W kolejnym odcinku, tutaj widzicie już, u nas jest na wykończeniu. Więc w kolejnym odcinku się zajmiemy w całości tym, że portem, a później wbudujemy sobie tutaj nasz przemysł, jeszcze tutaj będą pociągi przewozowe, tutaj tą dzielnicę mieszkalną, no i będziemy się zbliżyć do zakończenia. Rzecz jasna, jeszcze jednym z większych odcinków, takich i trochę innych, będzie w tym mieście na pewno to miejsce, czekajcie, to miejsce, czyli ten park, to może jeszcze pomiędzy odcinkami, bo w kolejnym właściwie coś dokończę. Bo to jest duże miejsce, a przydałoby się to skończyć, więc to wszystko będzie jeden wielki park. I tak samo drugi, tutaj już bardziej ścieżki i tak dalej, będzie w tym rejonie. No i to sobie zobaczymy oczywiście w przyszłości. Dobra, to ja się lekko zajmę tym korkiem i tą częścią, bo więcej już niestety nie mam co tutaj robić na dzisiaj. A, no i jeżeli ktoś jest ciekawy, jak będą zarobki, to jeszcze goś... nie wyglądają za dobrze, no bo jest po prostu tak dużo ich, że aż trudno tutaj to jakkolwiek zrobić, żeby to wszystko działało. Ale jak sobie wejdziemy właśnie na przykład w Fire Station, no to zobaczymy, że ich tu brakuje, tak? No bo siłą rzeczy trudno jest mi ich tutaj tak duży obszar, a jest to co najmniej duży obszar, zaspokoić takie potrzeby, więc... O, tutaj może jeszcze wejdzie jeden Fire Station. No widzicie, tutaj jest też jedna dzielnica, a to już wam chyba pokazywałem. No, mniejsza z tym, lecimy z... tam częścią.
I proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy to piękny przemysł wydobywczy. No tak on wygląda. Wszystko do przetwarzania metalu, szkło i oczywiście fabryk, który tutaj mamy, czyli na metale szlachetne, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, fabryka elektroniki, dobra. Dalej, tutaj wydoby stalowe. Okej. Okay. I to tyle z tutaj z fabryk, z tego co pamiętam. Tak, to tyle. No jak widzimy, oczywiście to wszystko nie funkcjonuje, bo to byłoby trudne. Tak samo już więcej chyba funkcjonuje tutaj. On, PKN Orlen, zarabia 83 tysiące, to zarabia, możecie porównanie teraz, 18 tysięcy. Z czego w porywach to więcej zarabia, tylko no wszyscy wiemy, tak, jak to działa. No po prostu trzeba poczekać, dać im trochę czasu, aż oni w jakiś sposób, dziwny jak dziwny, ale uda im się po prostu ściągnąć te wszystkie surowce i tak dalej. Bo to nie jest proste. Zwiększa koszt utrzymania, czekajcie. To jest zwiększa pojemność magazynów, tak, to sobie włączymy. Bo to jest dobry przepis. No i tak, co ja tutaj zrobiłem? Mamy tutaj nasze centrum takie ze szpitalem, proszę bardzo. I aby nie być tutaj, że to jest takie po prostu wejście i że właściwie tutaj nie da się dojść, to my tutaj sobie zmienimy ścieżkę. O, dokładnie. I już teraz jest tutaj normalne dojście, więc oni w teorii mogą tutaj nawet dotrzeć. Podkreślam w teorii, no bo w praktyce to wiemy jak to wygląda. Tak samo sobie zmienimy tutaj dojazd właśnie do szpitala tutaj autobusem naszym, który tutaj jeździ po tej dzielnicy i nawet możemy mu dać tutaj jeszcze przystanek jeden. O, proszę bardzo. Tak, metro się zmieniło. Jest tutaj stacja taka poprzeczna postawiona. Jak widzimy, mamy helikoptery medyczne, policyjne, latają, dwa latają, gaśnicze i tutaj po dwa tak samo latają. Korków nie ma, bo nasz punkt został przeniesiony i nie ma tego ostrego zakrętu. Jak się okazało, to był największy problem. To się korka nie ma. On jest tutaj taki mały, ale na razie nie chcę z nim walczyć, tak? Nie ma jak dla mnie sensu. Dalej, co się stało? No to tutaj to jest wszystko poprzestawione, natomiast nasze metro jest tu dosyć ciekawie, jedzie sobie... Dajcie mi chwilę. Wracając do meritum, nasze metro tutaj sobie proszę bardzo jedzie, tu jest z pierwszą stacją, to dopiero podłączymy, ale jestem przekonany, że ludzie będą z tego korzystać. Czekajcie, w sumie możemy sobie wejść, nie, tu, tutaj, chyba to tutaj było, że wchodzi i można klikać budynki, tak, na razie tutaj nikt nie idzie, okej, okay. Czy do tego budynku idą, tu przyjechało metro akurat. Kolejna stacja jest za tym wszystkim, tutaj się znajduje, czyli zupełnie takiej odległej lokalizacji. Dwie osoby w teorii korzystają. Później stacja jest tutaj w naszym przemyśle, w PKN Orlen, musi mieć swoją stację metra. Dalej jest tutaj do tej dzielnicy mieszkalnej, handlowej, tutaj dojeżdża. Tu pewnie będą ludzie korzystać z tego, bo to jest najszybszy transport w tym miejscu. I ostatnia stacja to jest tu, proszę bardzo. I ona jest tutaj do przesiadek z pociągów i tak dalej. No i ona też, jak widzicie, jest na powierzchni, aby właśnie podkręcić tutaj to, że tutaj z takim zakrętem jeszcze, że to jest właśnie stacja końcowa. Czy tutaj coś jeszcze do dobienia? No oczywiście drzewka i tego typu budynki, ale to wiadomo będzie w przyszłości. Więc tak jak mówiłem, port będzie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych Industries, no i oczywiście innych odcinków z Skiscanners, czy też z Warszawy, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No nie powiecie mi, że te fabryki i te piece obrotowe nie wyglądają co najmniej no epicko, taki mocny przemysł pełną parą. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!